jest zabawa. Słuchajcie, ludzie. Liście do Rzymian 1:16 jest napisane: nie wstydźcie się Ewangelii Chrystusowej, ponieważ jest mocą Bożą. Moc Boża, jeśli uwierzysz, to zobaczysz, doświadczysz tego, kim jest Chrystus. Chrystus to nie jest tylko wisiorek na twoim lusterku w samochodzie. Chrystus jest realny. Filipian 1:9. Albowiem Boga trzeba poznać i doświadczyć. Poznać i doświadczać. 3 dni temu do nas znajomy zadzwonił i powiedział: słuchaj, jest pilna sprawa. Pewna dziewczynka na rowerze upadła podczas, gdy ojciec był na budowie, i jej wątroba pękła na pół. Na pół jej wątroba pękła i dzwoni do nas i mówi: co tu zrobić? Co mam zrobić? Pomóż. Dziecko w szpitalu. Filipian 1:9. Boga poznaj i doświadczaj. Stanęliśmy w modlitwie z żoną. Powiedzieliśmy: wątrobo, w imieniu Jezusa masz się zrosnąć. I wiecie, co się stało? Zrosło się. Tak się chodzi z Chrystusem. Uwierz w Chrystusa. Doświadcz Chrystusa tak, jak my tu doświadczamy. Takie cuda to jest codzienne, jakbym wkładał buty. Dla mnie cuda nie są już po prostu jakimś rarytasem. To jest chodzenie z Chrystusem. Umarłem i żyję z Nim. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. To jest Jego Słowo. Każdego dnia doświadczam Boga. Nie, to nie jest jakieś peplanie przez człowieka, który nawet nie wie, co mówi. To jest żywy Chrystus. On przyszedł tu na ziemię, kopnął diabła w tyłek po to, żebym ja właśnie z tymi ludźmi doświadczali takich rzeczy. I możesz też dołączyć do takich rzeczy, ale musisz się zgodzić, że Chrystus ma być w centrum twojego życia. Co to oznacza? To oznacza, że musisz umrzeć dla siebie i musisz zacząć w Nim żyć. A w Nim jest życie radosne, tak jak my tutaj podskakujemy i sobie tańczymy. To są takie rzeczy. Tak jak mówię, Rzymian 1:16. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, ponieważ jest mocą Bożą dla każdego, kto uwierzy. Więc człowieku, ekscytuje się Jego Słowem. Możesz tego doświadczyć. Możesz być świadkiem cudów w swoim życiu. On przyszedł. Przyszedł dla ciebie. Czy ty jesteś kierowcą? Czy jeździsz na motocyklu? Czy pracujesz w sklepie? Czy siedzisz jak ten pijany facet na ławce? Przyszedł również dla niego. Nie gra roli, kim jesteś. Czy dyrektorem, czy pracownikiem przy łopacie. Chrystus umarł za każdego, żebyś dokonał wyboru dla swojego życia. Powiedział tak. Wiecie, z Bogiem jest jak szachy. Bóg zrobił już każdy ruch. Teraz tylko czeka na twój. Taka jest prawda. Prawda jest w Jego Słowie. Chodzę przez Jego Słowo i wiem, jak rzeczy po prostu się mają na tej ziemi. Jestem Jego dzieckiem. W 2000 roku Jego poznałem. Byłem człowiekiem bardzo dobrym i przykładnym. Stroniłem od alkoholików, od seksomanów, od ćpunów. Wybrałem sobie 5 najfajniejszych kolegów i trzymałem tylko sztamę z nimi. Powiedziałem, że nie chcę być skażony przez takich po prostu byle kogo. Prowadziłem dobre życie. Miałem plan dla swojego życia po swojemu. Mówię, urządzę je tak, jak ja zechcę. Jestem człowiekiem, który myśli, który nie jest tępy i ja po swojemu zrobię. Ale przyszedł pewien człowiek i powiedział mi pewną rzecz, że stała się mocą w moim sercu i nie mogłem mieć spokoju. Powiedział mi, że Maria nie jest tak naprawdę tym, który króluje. Ma pewną funkcję. Na tej ziemi tutaj jest wywyższona, ale to nie tak się rzeczy mają. A ja mówię, co ty gadasz? To kto tu jest królem? A ja w ogóle nie byłem taki katolicki. Ja miałem księży gdzieś i kościół w ogóle gdzieś. Ja byłem sprawiedliwy i koniec, kropka. I zobaczyłem, że ten człowiek powiedział: Jezus, On jest rozwiązaniem. Ja mówię, no dobra, ale gdzieś ty to po prostu się tego dowiedział. To ja też się chcę dowiedzieć. On mówi, kup se w sklepie pierwszą lepszą Biblię i zacznij czytać i zobaczysz. A ja mówię, wiesz co, nigdy jej nie czytałem, ale dobra, niech ci będzie. I tak zrobiłem. Poszedłem, kupiłem Jego Słowo. Wiedziałem, że jest Bóg. Wiedziałem, że nie ma nic ze mną wspólnego. Wiedziałem, że On jest tam gdzieś sobie, a ja gdzieś sobie. Jestem mały żuczek w stosunku do Niego.
i zacząłem czytać to, co ktoś powiedział, że to jest Pismo Święte. I w tym piśmie zobaczyłem, że idę do piekła. Bóg zaczął mówić realnie przez Jego Słowo do mojego serca. I poczułem strach, ponieważ powiedziałem, jak to? Przecież ja jestem sprawiedliwy, jestem dobrym człowiekiem. Jak możesz mnie wtrącić do lochu, do ciemności wiecznej? Nie zgadzam się z tym. Zacząłem się buntować. Ale On dalej mi powiedział w swoim Słowie, wystarczy, że prostym aktem wiary przyjmiesz mnie do swojego życia, a ja wtargnę do twojego życia i zrobię z nim porządek. A ja myślałem, że ja mam porządek w życiu. I tak zrobiłem, klęknąłem w swoim pokoju na kolana, nikt mi nic nie mówił, jak mam iść do Boga. Klęknąłem, podniosłem żaluzję, był wieczór i powiedziałem, Jezus, jeśli jesteś w tym Słowie, to przyjdź do mojego życia i zmierz się ze mną, zobaczymy. Przyjdź i zrób tak, jak ty uważasz, jeśli taki jesteś, tak jak o tobie wyczytałem w Nowym Testamencie. I tak się stało. Od 2000 roku chodzę z Chrystusem i poznałem fantastycznych ludzi. To są ludzie oddania, to są ludzie Chrystusa. Dla nich cuda tak samo, po prostu są chlebem codziennym, tak jak wkładasz buty, jak kobieto kieckę wkładasz. To jest to samo. Chrystus jest żywy. Żywy. Pokonał diabła, dostał wielkiego kopa. I możesz żyć. Nie musisz umierać. Choroba nie jest alternatywą. Rak nie jest alternatywą. Alternatywą jest Chrystus. Przez Niego dostaniesz moc, żebyś panował na tej ziemi nad takim dziadostwem jak szatan. On już został pokonany. Szatan jest nikim. Chrystus jest Bogiem. To On wyznacza po prostu kierunek twojej ścieżki. Tak jest w moim przypadku. A to jest dobry ojciec. Jako ojciec nie puściłbym swojego dziecka przez ruchliwą autostradę. Powiedział mu, idź, dasz sobie radę, poradzisz. Przecież to było głupotą. Niebiański ojciec nigdy tak nie robi z nami. Prowadzi nas za rękę. Pokazuje kierunek. Wytycza szlak. To dobry ojciec. Dzisiaj mówię do ciebie, jeśli te słowa cię dotykają, to wiedz, że słowa z Rzymian 1:16, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, ponieważ jest mocą Bożą dla każdego, kto uwierzy. To znaczy, że ty zaczynasz wierzyć i zaczyna być moc uwalniana do twojego życia. Ale musisz decydować, bo na tej ziemi musisz zdecydować. Każdy zdecyduje i nikt za ciebie tego nie podejmie. Podejmij dziś. Powiedz, Jezus, przyjdź do mojego życia jakkolwiek tylko. Ja nie mam pojęcia jak. Ja nie wiem, o czym oni czasem mówią, ale przyjdź do mojego życia. Weź je za kark i zmień moje życie, bo jest do niczego. Bo jest byle jaki. Ja nie wiem po prostu, co się jutro stanie, co za rok. Ja wiem, dokąd zmierzam. Moja stolica jest w niebie. My idziemy do nieba. Przyjdzie czas taki, że przyjedzie tu wielki pociąg i zabierze nas wszystkich do nieba. Ponieważ Jego Słowo również o tym mówi. Ale musisz czytać i musisz wiedzieć, co mówi Jego Słowo. Bo inaczej chodzisz jak lunatyk. Nie widzisz kierunku. Odpowiedzią mi dla ciebie jest Chrystus. Chrystus, przyjdź do Niego. Przyjdź.